13 godzin winiliśmy w tym porcie. I po 12 godzinach udaje nam się podjechać. A na tym tle robiliśmy sobie zdjęcia. I tak się zmienia ta pogoda. Żegnaj wodo. Witajcie Lofoty, może nie będzie bujało. Przysnęliśmy chwilę w aucie i normalnie nikt nas nie obudził, mieli nas gdzieś. Ktoś tam zatrąbił i się w końcu i to dzięki temu wstaliśmy. Ewcia spała z przodu, więc rzuciła się na bosaka do za kierownicę i udało nam się wjechać. A tak to normalnie, kurczę, nie wiem co by było. Czy by ktoś do nas zastukał, zapukał, bilet kupiony, nikt się nie interesuje. 3 albo 4 promy odwołane. Ogólnie dziadostwo. Ale będzie fajnie. Pogoda nocy była piękna, a teraz widać jaka.